Jest odkryciem polskiej reprezentacji i nadzieją Ajaxu. Kariera Arkadiusza Milika w Amsterdamie nabiera tempa. Jestem zadowolony z tego, że jestem tutaj w Ajaxie, że się rozwijam dalej, że gram. Przede wszystkim, że gram, bo to jest najważniejsze w tym momencie. Gra pozwala na to, że człowiek się rozwija i idzie do przodu. 20-letni Arek Milik trafił do Ajaxu z Niemiec. Wcześniej grał m.in. w Augsburgu i Bayerze Leverkusen. Teraz Milik gra w klubie z tradycjami. Ajax to najbardziej utytułowana drużyna Holandii. Wielokrotny mistrz kraju, zdobywca Pucharu UEFA i Europy. Klub inwestuje w polskiego zawodnika i jego rozwój. He's eager to learn. He's got a good mentality. So that mixture of talent and character makes him, I think, a very interesting player for us. Bo Ajax i holenderski system treningowy stawia na wszechstronny rozwój zawodnika. Pierwsze kroki młodzi piłkarze stawiają tu w ośrodku treningowym Przyszłość. Znajduje się tu słynna Akademia Ajaxu. Trenuje w niej 200 chłopców. Niektórzy zaczynają nawet w wieku 6 lat. The coaches, they are really individual trainers for the players. He has maybe 10 or 12 players and he is responsible for their individual development. Chodzi nie tylko o talent, ale także o kształtowanie osobowości, tak mówią trenerzy. Specjalistyczny trening piłkarski chłopcy zaczynają dopiero w wieku 15 lat. Oprócz tego trenują judo, gimnastykę, chodzą na basen i mają zajęcia teoretyczne. Celem wychowanków jest gra w pierwszym zespole Ajaxu. Szkolą piłkarzy kompletnie. To znaczy, jeżeli przejdzie pełen cykl szkoleniowy w szkółce, to ten piłkarz jest po pierwsze kompletny pod względem piłkarskim, ale to jest też piłkarz ukształtowany mentalnie. Tak powstaje znany na całym świecie futbol totalny, albo futbol na tak, jak go określa Tomasz Rząsa, który kilkanaście lat grał w holenderskich klubach. Między innymi w Rotterdamie i Hadze. No i mi się to bardzo podobało, czyli w holenderskim futbolu, tak jak ja byłem, nie było miejsca na wybijanie piłek na oślep, na kończenie akcji różnymi rodzajami brzydkimi faulami, czy grą niezwiązaną z futbolem na tak. W Akademii Zagłębia Lubin holenderski model szkolenia już działa. Dyrektorem technicznym jest Richard Hrotscholten, który osiągał sukcesy w Akademii Sparty Rotterdam i współpracował z Ajaxem. What we could do in this club is especially the training methodology, the especially on the younger ages. The better we do on the younger ages, the better we are at the end. I tak jak w Holandii, w Zagłębiu trenerzy stawiają nie tylko na poprawę techniki każdego z zawodników, ale też ich indywidualny rozwój. Dużo nam tu pomaga, prowadził wiele mądrych rzeczy, no i jakoś to funkcjonuje. Ci chłopcy, gdy skończą 19 lat, będą walczyć o grę w pierwszym zespole Zagłębia. To ich cel na dziś. A co dalej? No, najpierw w Zagłębiu, później gdzieś za granicę wyjechać. Tak jak Arkadiusz Milik, który swoją piłkarską przyszłość wiąże z Ajaxem. A chciałbyś tu zostać? Tak, chciałbym. Czemu? Bo bardzo dobrze się tu czuję, jestem szczęśliwy i gram.